kryzys w sensie ogólnym, wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Dobra, to teraz chciałbym to w sumie zdublować, żeby to miało jeszcze mocniej taki wokal. Spróbuję to zrobić tak, ale nie wiem, czy się to uda, że na razie wycisz to, tą co pierwsze jest, a ja nagram jeszcze raz. W sytuacjach kryzysowych najlepiej odnajduję się w studio, gdzie mogę przyjść i wylać swoje emocje. To jest mój azyl, gdzie jestem, jakby to powiedzieć, wyodrębniony od całego świata zewnętrznego. Mogę tu posiedzieć w ciszy, w spokoju, wylać swoje emocje na papier, później pójść do kabiny i wylać z siebie wszystko, co we mnie siedzi, i myślę, że w takich codziennych problemach najlepiej odnajduję się, kiedy mogę sam w ciszy, w spokoju właśnie popracować nad sobą, nad swoimi tekstami. To jest moja najlepsza ucieczka od problemów życia codziennego. Ludzi, co są przy mnie, chciałbym zawsze blisko. Chorągiewki puszczę luźno, idź stąd, uważaj na łyżwy, bo bywa ślisko. Czas weryfikował, wiele osób prysło. Trzeba żyć tak, by nosić dumnie nazwisko. Rywalizacje, u mnie gra się czysto. Ludzie jak ćmy polecą w największe ognisko. Ty żyj tak, by nie mówili do ciebie. Albo nawet z tym, co tak wyciszyłeś delikatnie. Chcę zobaczyć, jak to się będzie pokrywało. To są przy mnie, chciałbym zawsze blisko. Chorągiewki puszczę luźno, idź stąd, uważaj na łyżwy, bo bywa ślisko. Czas weryfikował, wiele osób rysło. Trzeba żyć tak, by nosić dumnie nazwisko. Rywalizacje, u mnie gra się czysto. Ludzie jak ćmy polecą w największe ognisko. Ty żyj tak, by nie mówili. Kiedy ja mam właśnie jakieś gorsze momenty, gorsze chwile, mam takie dwa mieszane uczucia. Albo wolę właśnie spędzać czas wtedy z ludźmi, być z osobami, które mnie wspierają, które będą zawsze ze mną, rozmawiać z nimi, ale również mam takie momenty, że wolę właśnie sama gdzieś być, pójść na spacer, posiedzieć w pokoju, przemyśleć wszystko. Po prostu potrzebuję przemyśleć plusy i minusy danej sytuacji, żeby wywnioskować jak najlepsze opcje, co mogę zrobić. Co jest dla was ważne? Kilka słów. Co jest dla was ważne? Dobra, przyjaciele, co was? Co? Muzyka, dobra. Rodzina. No okej. Przyjaciele, muzyka, rodzina. A która z was na to pytanie może odpowiedzieć ja? Jestem dla siebie ważna. Ręka w górę. I to po zastanowieniu dłuższym podniosły się. Same dla siebie musicie być ważne. Z jednego podstawowego powodu. Nikt za was tego nie zrobi. Nikt nie powie wam, kim macie być. Nikt nie powie wam, kim jesteście. Nikt za was nie przeżyje swojego życia.
Im silniejszy będziecie same dla siebie, tym większa szansa na to, że poradzicie sobie w każdej sytuacji. A ról macie masę. Masę różnych, niestety, często narzucanych sytuacji do spełnienia, oczekiwań do spełnienia i tak dalej. Nie radzisz sobie w kryzysowych sytuacjach, w trudnych sytuacjach, co ci pomaga? No to też głównie spotkam się z znajomymi, z najbliższymi przyjaciółmi, z którymi mam dobry kontakt i najdłużej się znam. Myślę, że to im dużo pomaga, właśnie takie wyjście, żeby odejść od tej rzeczywistości, zapomnieć o tym, co się dzieje, o problemach. A czy często masz sytuacje, w których nie radzisz sobie z emocjami? Myślę, że tak i za często to w sobie duszę te emocje. A dlaczego ich dusisz? No nie chcę ich pokazywać, boję się. Ale boisz się czego? Nie zrozumiem. Boisz się tego, że ktoś nie zrozumie twoich emocji? A znajomi rozumieją twoje emocje? Tak. Myślę, że mogę być bardziej z sobą. Wśród znajomych? Wśród bliskich znajomych, tak. A w rodzinie? No nie mam tak dużego wsparcia. W sytuacjach kryzysowych najczęściej pomaga mi rysunek, ponieważ skupiam się i nie myślę o tej całej złości, która mnie dopada. I takie rysunki później przelewam na mury farbą i razem z tą farbą wycieka ze mnie cała ta złość i frustracja. Mojego życia. Na pewno pomogło mi wsparcie znajomych, którzy będąc ze mną doradzili mi mniej więcej, jakie kroki wykonać, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji. Oraz trening, który od dłuższego już czasu jest taką częścią mojego życia, która pomaga mi nie tylko rozwijać się fizycznie, ale też jest właśnie takim wsparciem, jakąś pewną stałą w moim życiu, która trzyma mnie na nogach. Bo flow znajdziesz, to bez problemu, ty to masz po prostu. Pomyśl o treści, bo to treść ma być mocna. Dlaczego nie cofasz się i nie patrzysz, jak daleko jesteś od momentu startowego, od punktu wyjścia? Ja się bardzo cieszę, że ja w ogóle zatrudniłam się w tej pracy, bo teraz w moim CV... Ale ja nie mówię o tym. No, o czym? Ale ja nie mówię o tym. Spójrz na sytuację, teraz masz ile lat? 21. 21. To spójrz na sytuację swojego spojrzenia na rzeczywistość. Nie chodzi tu o to, że było młodzieżowe, infantylne, tylko spójrz na Julkę w wieku lat 15 i jej problemy w wieku lat 15. Jak but. Ale była głupia jak but. Zrozumiałam, że szanuję w swoim życiu wygodę, której nie miałam od kiedy
od kiedy zaczęłam być istotą rozumną. Mhm. W moim życiu nie było wygody. Wykreowałam ją sobie sama w swoim dorosłym życiu. Chciałaś stworzyć swoją przestrzeń komfortową dla siebie. Dokładnie. I teraz, kiedy ktoś mi zaburza moją strefę komfortu, no to jakby nie daję, nie zmuszam się, tak? Zdecydowanie. No więc ja też teraz, obecnie siedząc, mając 21 lat, wiem, gdzie chcę być, mając 31 lat. Mhm. I dosłownie widzę, jaka jest tego ścieżka. Mam, i to jest to, że ja istotnie mam. O, uwielbiam żyć wręcz przyszłością, planować ją sobie, ale to w sposób realny i tylko na wyciągnięcie ręki, tak? I tylko iść i nie budzić się z dnia na dzień, tylko że wiesz, że budzisz się z dnia na dzień, bo dążysz do tego, co właśnie sobie obrałeś za tak naprawdę cel, żeby go osiągnąć. I dlatego warto wstawać i dlatego warto działać. Oczywiście. Tylko i wyłącznie dla realizacji tego, czego akurat chcemy, pragniemy, i to niezależnie od tego, czy dzielimy to na kwestie zawodowe, prywatne czy inne. To jest rzecz podstawowa. W sytuacjach kryzysowych pomaga mi muzyka. Przychodzę do studia, przelewam wszystko na mikrofon, słucham tego i staram się nie popełniać swoich błędów. Idę dalej. Jestem zwycięzcą. Niczego nie zrobi się, ja też jestem przykładem, ja też jestem chłopakiem z bloku, wychowanym wiesz, na zielonej ławeczce, z różnymi dziwnymi pomysłami całe życie i problemami zresztą przez to. Bez jakichś tam grubych problemów, ale jak i zawsze wiesz, sprawiałem, moi rodzice nie mieli tego łatwo, ale to się kurde, nie wiem, tak na swoim przykładzie wam powiem, no. Jak macie trochę w głowie sami i potraficie myśleć jako jednostka, a nie jako grupa, to zazwyczaj jest trochę łatwiej. Wiesz, ja też byłem, nie wiem, czy przez sporty walki później, czy przez to, jaki miałem charakter, gdzieś zawsze było mi troszeczkę bliżej w tą stronę, która jest gdzieś tam taka cienka granica, którą mogę przekroczyć. I jeżeli tą granicę przekroczę, to prawdopodobnie, wiesz, miałbym dużo problemów, jeszcze teraz. I zamiast kariery sportowej, to pewno robiłbym siłę gdzieś tam na spacerniaku. I tak by to pewno wyglądało, ale mówię, do tego trzeba mieć w takim odpowiednim momencie, kiedy czujecie, że coś może zostać, wiesz, że coś może być potem konsekwencją, której nie chcielibyście, żeby było, no to już jest sygnał, żebyście zaczęli myśleć racjonalnie. Ja sobie zawsze całe życie cenię wyjście trochę poza taki schemat społeczny, wiesz. Może nie się, że jestem buntownikiem i robię wszystko na siłę, jak ktoś mi powinien iść w prawo, to ja pójdę w lewo, bo nie. No bo najpierw rozważę, czy mi się bardziej opłaca iść w lewo, czy opłaca iść w prawo i ewentualne tego konsekwencje. Nie ukrywam, że nie należałem do grona chłopaków, którzy po lekcjach chodzili do domu, odrabiali lekcje, czytali książki, kontemplowali z herbatką i po wybraną przeszli spać. No raczej nie. Raczej szukałem sobie wrażeń, a jak nie było tych wrażeń gdzieś sportowych, że nie wiem, skończyła się piłka, to chodziło się u nas zawsze, ja spod Warszawy, z Legionowa. Tam się wychowałem w większości, te wszystkie lata, gdy byłem młodszy, no to chodziło się tak zwane na miasto, my byliśmy wojskowym osiedlem, zawsze były takie te dzielnicowe jakieś rywalizacje i się chodziło w stronę miasta, no i tam zawsze też się, zawsze kogoś się spotkało, nie? I zawsze były jakieś z tego problemy i no ja podmiałem przez te problemy, ale nie wiem, no w moim przypadku dużo sport na pewno pomógł, bezwzględnie, bo nie wiem, ja zacząłem też bardzo późno trenować, teoretycznie późno, bo miałem prawie 18 lat, chyba 18 lat i 8 miesięcy, z tego zupełnie jak pierwszy raz. Bo pierwszy start już taekwondo, to ja z taekwondo się wywodzę, zaliczyłem jak już miałem 18 lat, więc już byłem seniorem. Więc teoretycznie stara dupa, ale ja zawsze uważałem, że mi sporty walki do niczego nie są potrzebne, bo świetnie sobie radzę na pięści na ulicy i nie muszę nikomu
nie muszę nikomu udowadniać nic w sportowym aspekcie tego. I powiem wam, że po pierwszym treningu, a wcześniej grałem w piłkę ręczną, gdzieś tam klubowo cały czas to się wszystko kręciło. A gdzieś po pierwszym treningu, na który poszedłem, też na pewno osobowość trenera, bo to też jest ważne, jakich ludzi spotykacie po drodze. Nie? Jak spotykacie fajnych ludzi, którzy są w stanie wam pomóc, a w tym wypadku był to mój trener, no to mi się szybko zmienił światopogląd i ja sobie postawiłem wszystko na sport. Kryzys, sytuacje kryzysowe. W jaki sposób sobie z nimi radzić, w jaki sposób je rozwiązywać? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe pytanie. Kim jesteśmy? Jaka jest nasza tożsamość? Do jakiej grupy przynależymy? Z kim chcemy się trzymać? I to jest najważniejsze. Zainteresowania, pasje, to co nas rozwija, to wszystko co wyznacza nasz horyzont, odpowiada nam na pytanie kim jesteśmy. Zainteresowania, pasje, nasz rozwój. Na tym bazujmy, tego się trzymajmy, a wtedy będziemy tak silni, że nic nie będzie w stanie nas złamać.